Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Mr. Kongo. O, witam. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Unturned i dlaczego strzelasz? No bo jakoś ty powiedziałem. Spokojnie, kuźwa. Ogólnie dzisiaj gram ludzie z Kongiem, możecie go kojarzyć, to jest super świetny widz i oczywiście tak. Najlepszy moderator na Twitchku. I dlatego dzisiaj gramy razem w Unturneda. On jest w ogóle czarny, pokaż się tu, pokaż się Kongo, kurde. Taki czarno-biały troszkę. No, ubrał sobie jakąś białą komeszkę na czarny ten zarośnięty ryj i myśli, że jest taki niewidzialny. Ogólnie moja postać wygląda bardzo podobnie i mam uszkodzoną latarkę, oczywiście VIP Kickstarter, bo gramy na tych polskich serwerkach. Więc lecimy dalej i tak, przydałoby się coś zdobyć. Ty już strzeliłeś oczywiście do przeciwnika. No bo czemu nie? Cywilny przeciwnik, tak? Nie, no każdy jest przeciwnikiem w LoL. No chyba, to jest chyba wiadoma rzecz. Jak ja gram w Daisy czy coś w tej chwili, to większość osób już jest przeciwnikiem na samym starcie. Więc wow. A to nic nie ma w tym parasolka domku, była patrzyłem. W środku. Dobra, wychodzimy. Gdzie ty widziałeś tego kolesia? Patrz, tam ja coś wiem, leży, w modle odjechał, ale przed tam jest auto w ogóle. Przed mechanikiem coś leży. Ej, idziemy do mechanika, chodź. O kurde. Musimy zdobyć. Coś zdobyć. Gdzieś tam coś leży. W razie czego wskakuj na jakieś śmietniki czy coś, takie wiesz, duże i zombiaki zabijaj z tych śmietników. To jest dobry pomysł na to, żeby po prostu uciec przed nimi i je zabić jakoś w miarę sprawnie. Tam jakiś typ był za tym? Za czym? Za mechanikiem? No za mechanikiem, jest okay. Jakiś typ w pomarańczowej koszulce. Okej, okay. Miał coś? Widziałeś? Tylko koszulkę widziałem, nic okay, więcej. Dobra, to ja biegnę już tam z nożem. Nóż śmierci! Ja się kamuszuję na zielonej trawie. Okej, okay, spoko. Czarność się kamufluje. Ej, zombie do ciebie idzie. Widzę, on wszedł do fire, do tego, do straży pożarnej wszedł. Mhm. Pewnie musiał przez policję przejść. To jest dwóch typów. Nie, jeden typ. O, ma sikierę, uciekaj. O, widzę, goni mnie. Tak. O, faj. Ej, dobra, nie zobacz mnie. Nie zobacz mnie. Zombie mnie walnął chyba akurat, nie? I koleś goni za mną i za zombiakiem. Low. To mnie tak pieprzą, koleś mnie pieprzną. Buźwa, tankuje paliwo w tym. Zabił mnie? Jaki śmieć, ale jak on mnie walnął? Zabij go, dawaj, Kongo. Kurde. Dawaj, przejedź go. Kurde, jedziemy na niego. Ej, ucieka przede mną, chodź tu, Swelu. Co tam się stało, Boże, dobra. Popatrz, co za stulejarz, kurczę. Okej. Poszedł. Co tam się stało, porobiony, kurde. O Jezu, jestem na samym końcu teraz. 10 monet, bo cię ktoś zabił. Straciłem 10 monet niestety, no ktoś mnie zabił. Ja jestem teraz tak, obok lotniska i fuck. Pytanie, czy coś tu będzie ciekawego. W ogóle nie wiem, jak on mnie pieprznął, ja nagle krwawiłem. Ten zombiek mnie też nie powinien dogonić. Mój sikierek. Z dupy. Ale to myślałem, że on mnie nie walnie, on był za zombiakiem jeszcze, nie? A nagle dostałem takiego no luja ten buszacza i... A to go zabij, dawaj go. Chcę zabić, a ja nie mam HP prawie już. No to umrzyj. Jak nie dajesz rady, to umrzyj. A, walnąłem go. Są generatory, które mu to zombie na mnie, what the fuck. Okej, okay, duża ilość zombiaków naraz jest w tym miejscu, przy lotnisku niestety. Zombie go biją. Aha. Stary, dostałem od jakiegoś snajpera chyba. Ale tak z dupy kompletnie, chciałem podnieść... Ja pierdzielę, co stary, tu się porobiony, dzieje? On jest porobiony już. On już umiera, on już krwawi, kurde. Ja widzę w jego oczach. Jestem znowu obok tego pieprzonego lotniska. A ktoś tu kampi gdzieś. Ja nawet nie wiem, skąd ja dostałem. Tak, wiesz, sekunda i... Umarłem. To ludzie widzieli, kurde. Ktoś wie z was, ludzie, może skąd ja dostałem? Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz dajcie znać w komentarzach pod filmem. Ale nie wiem, no wydawało mi się, że on powinien do mnie z jakiegoś większego punktu, wyższego punktu strzelić. Chociaż tutaj jest dużo baz jakichś porobionych. Umarłeś? Bo zombie mnie zabiły, dogonił jakiś dużo baz szybki. Jest porobionych. Tam jest wieżyczka, ale wątpię, żeby stamtąd strzelił, bo ja nic nie widziałem przecież. No chyba, że on ze snajperki w sumie ma większe pole widzenia, no to też tak może być. Gdzie jesteś, Kongo? Gdzie się zrywasz? Na drugiej stronie tego wielkiego morza. A to możesz przepłynąć do mnie w no takim ja właśnie razie. Płynę, nie? To wiesz co? Przepłyniemy i zrobimy polowanie na snajpera. To mnie bomba. No, musimy jakąś broń znaleźć. No, halo, masz pięści? Jesteś czarny, masz pięści? Coś więcej trzeba jeszcze. Tu jest jakaś baza kolejna. Tu jest krowa?
Okej, okay, tu jest krowa, tu jest samochód jakiś w ogóle w terenie. Odpalę światełko, niech będzie zaznaczone, że ja tu byłem. A to jest, co to jest zrobione? Co oni zrobili? Samochód jest zawalony deskami jakimiś. Albo oni z samochodu zrobili bazę taką? Da się w ogóle. No. Może ten, to jest taki samochód, którym się nie da ruszać. Ktoś tu krzyczy! I się po prostu tak ten. Ej, ktoś tu jest! No dajesz go, jedziesz za szybkim. Zabili mnie! No zabili mnie, bo chciałem odjechać tym samochodem od nich. Ej, tu jest serio, to są jakieś ziomki, dwóch, wojskowy gir cały, trzech ziomków. Nie, dobra, tam nie ma szans kompletnie, oni tam robimy. To jest jakaś gildia. Oni tam robią bazę i mają samochód cały otoczony deskami, stary. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Tutaj trzeba jakiś dobry gir. W ogóle gra ktoś z was ludzie na tym serwerze? Może? Może ma ktoś dobry gir, to można byłoby zagrać wtedy i wytłuc takich ziomków. Kurde. Takich leszczyków potłuc. Puściłem im, kurczę, ogień zaufania i sojuszu, a oni mnie zabili. Zaraz zabiją. Dobra, to chodź może do jakiegoś miasta, tak jak ja teraz idę. O, widzę, ktoś wjechał właśnie do miasta. Trzeba będzie szybko podbiec, zabrać cokolwiek i może dziabnąć tego typiarza. Zobaczmy, czy mogę wpisać sobie... czekaj, VIP-kit to było? Chyba tak, VIP-kit. Okej, dobra. Super, ale to chyba nie, źle wpisałem. Kit VIP? Kit VIP, musisz poczekać 160. Ja też mam jakieś komendy chyba. No możesz może zwykłego kita chyba odebrać. Dobra, widzę samochód, jeden. Drugim samochodem ktoś przed chwilą tu podjeżdżał. Jest, to jest ten kit starter. Ej, widzę też samochód jeden, taki żółty. No obok mnie jest żółty też. No obok mnie też jest żółty. A ty też. Ale nie jesteśmy obok siebie no trochę. Dokładnie. Jestem niedaleko ciebie też. No to chodź do mnie tu do miasta w takim razie. Widzę jakoś murzyna, ja widzę jakoś murzyna na górce. Ja no go to zobaczyłem. Nie mnie, to nie mnie. Wiem. W którym miejscu mniej więcej? Może ja do ciebie pobiegnę. A może to nie jest murzyn, bo się nie rusza. Może to jest po prostu jakieś czarne... Czarny klocek. Jezu, nie. Kongo, proszę cię. Proszę cię, bez takich tekstów. Bo później znowu będzie na mnie, ale Hogady, ten Hogady taki rasista jakiś, kuźwa. I później ja wysłuchuję, że ja jestem taki... Fuck! Ej, to znalazłem pojazd na środku drogi i bez paliwa. Smutne. No, to, no takie pojazdy to ja cały czas widzę, nie? Podniosłem ziemniaka, mogę ci w nim w twarz rzucić co najwyżej. Bo chyba więcej tym ziemniakiem nie zrobię. W tej wiosce mamy 5 domków na krzyż oraz jedną szkołę chyba, tak? I kompletnie nic tutaj nie ma, ale jest młotek i to się może przydać w takim razie. Ziemniora zjadłem. To się coś pali w ogóle na środku drogi. Jest klej i latarka. Teoretycznie klej można wypić i umrzeć. To jest dobra rzecz, jeżeli chcecie popełnić samobójstwo rytualne. No można wziąć klej. Ja zawsze brałem klej, piłem i ten i jakoś dziwny ekran mi zaczął wyrywać. No tak, wyrywać. Tak właśnie się dzieje. Okej, dobra, bo najgorsze jest to w tej chwili, że na dobrą sprawę, jeżeli chce się zdobyć jakiś gir, trzeba się udać na jakieś military luty właśnie, tylko że takie miejsca tam są... jakieś cwele są. No właśnie, zawsze. Tam jakieś cwelarze już siedzą. Więc jeżeli się nie ma giru, gdzieś nie znajdzie się w mieście czegoś, czegokolwiek nawet, że nie wiem, Boże, strzelić, no to już jest lipa, żeby cokolwiek zrobić. Widzę twój nick coraz bliżej, ale nie widzę ciebie w dalszym ciągu. Okej, okay. Jestem w szkole, kompletnie nic nie ma jak to w szkole. Nie, chociaż jest picie, coś do picia, coś do jedzenia. Ale to szkoła typowa. Fuck. Okej, okay, co zrobiłeś? To podpaliłem? Jezu, co ty podpalasz, stary? Co ty podpalasz tam? Co nie wiem, sam się zapalił jakoś, nie wiem. Co to jest za murzyn? A to ty. Okay. Jezu, ej, bez kitu, ale ciemno się zrobiło, tak? A ja myślę, co to jest? Ej, za tam zombiak biegnie. Dać mi słońce. Dobra, biegniemy stąd, nie? Lecimy gdzie? Lecimy w stronę... O, ten zombiak jest coraz bliżej. Gdzie biegniemy? Ogólnie, no na lotnisko nie ma wiem, sensu. Boję się spojrzeć na mapę. Może do tego Wellington Farm i właśnie w stronę Charlottetown. Dawaj go. Porobimy kurde, go. Nie mam skilla w tej grze. Dobra, zniszczony ziomek. Masz. Plus 3 expa, dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Okej. Okay. No. Dawaj, idziemy stąd. Kurde, trzeba tak, trzeba w tamtą stronę jednak skręcić. Jednak tam trzeba skręcić. A tu w sumie, czekaj, tak. Bo tutaj moglibyśmy iść do tyłu i ten, ale my nie będziemy drogą przecież jak jakieś leszcze iść, nie? No dokładnie. No. Idźmy środkiem drogi, nie drogą, lol. A może grabie zabierz? Jesteś w śmietniku, chyba nic. Nie, grabie się nie przyszedł, to takie dla leszczyków.
Zombie są na trawie, to nie powinno tak być, raczej zombieków na trawie. Może ktoś się rozsypał tutaj, ej. Widzisz tam jakieś zwłoki, może? Może jakiś gir będzie, może wojskowy koleś szedł, zaraził się, został zarażony i zabił. Agregator to. Widzę tylko po lewej. Agregator, no to świetnie, to super generator prądu, tylko który nie generuje prądu. Się na polu na pewno się przyda. No wiesz, ktoś by postawił sobie lampkę i by było, no. Dobra, idziemy prawidłową drogą w takim razie, dobrą trasą. Farma jest. No tak, tu jest farma, tylko... Tu jest baza jakaś kolejna przed nami, na drzewie, na domku na drzewie, kurczę, domek na drzewie, normalnie. O, ale fajne te można kraty. Wejść? Chodź, wejdziemy. To bije? O kurde, to bije, fuck. A co ty myślałeś, że nie bije? No dobra, wszedłem na górę, tak. Proszę bardzo. Tak, pan narzuj się. Okej. Okay. Jak ty żeś tam weszedł, lol? Sposobem, Kongo, sposobem. I teraz tak, jak tu dalej przejść? To jest pytanie, mogę mu to zniszczyć młotkiem? Chyba nie bardzo mogę to młotkiem iść. Dobra, nieważne, schodzę stąd, bo... Skacz mu, że nie! To jakieś chyba... jakaś baza dla leszczy, no to wiesz, to nie dokładnie. Dam. Jak dobra, to nie dla ciebie? Skoczę, tak, tak. O, dobra, czekaj, bo ja wchodzę wyżej, wchodzę wyżej. Ale to co, to tyle? Koniec poziomu? Skacz tu na to i skacz tu. Ale widzisz, gdzie ja jestem? Tu jest jeszcze coś. O, po drzewie chodzę. Aaaa! Mogę cię złapać! Tu jest ukryte w drzewie jeszcze! Lol. Mają coś tu? Chyba nic tu nie ma, bo wątpię, że ja pierwszy. Jest, tam jeszcze dalej masz ten. No to jeszcze wyżej drzewie. Idzie stary po tym drzewie. Gdzie się nie dziwię, że ci ludzie mają takie kampy, kuźwa. Co to ma być? Tylko to jest na pewno już kampa spalona, no. Tu są pudłanie, ale wszystko... Ej, stary, zetnijmy im to drzewo. Wszystko jest już, wiesz, przeszukane. Ale pomysł jest naprawdę genialny. No stary, robisz taką bazę. Tego nawet nie widać przecież, nie? Widać ten początek. No nie, tylko ten początek widać i to wiesz, jakieś gówno. A tu na górze, stary, patrz, gdzie ja jestem kompletnie teraz, nie? I patrz, gdzie ja jeszcze idę. Patrz. Ty mnie w ogóle widzisz stamtąd? Nie, stamtąd cię nie widzę. Ale patrz, Kongo, patrz, gdzie ja jestem już. No widzę, kurde, na jakimś... Ej, a to dalej gdzieś idzie. To jest droga w niebie. To jest droga do nieba. O, zciąłem im drzewo, o. Serio, chciałeś im drzewo? Dzięki, Kongo! O fuck, się zbugowało. Co, a, bo tutaj nic nie ma już na końcu, nie? Dzięki, Kongo! Nie ma sprawy. Jak tam na dole? Co tam słychać na dole? Czekaj, wydropię ci trochę itemków, nie? W takim razie. Drop, poproszę. Drop. Tam jakieś nieźwiecie są, nie? Dobra, to ja skaczę. 3, 2, 1. Czekaj, nie, bo tam na chodnik muszę, to znaczy na ulicę. Stój, Kongo, stój tam. Zrobię hogatowa bomba! Ja cię złapię. Hogatowa bomba! Lecę! Wow! Łapię cię! Fuck, lecę. Ej, ty lecisz jak samolot lecę. Taki. O, złapałem cię. Ej, spadłem na ciebie, bez kitu. Jeszcze nie! Ale ja nie mam bandaży teraz. A mam złamaną nogę. No to co? To nie znaczy, że krwawisz. Ale krwawię, no. Właśnie. Jak możesz mieć złamaną nogę i krwawić? Już się zabandażowałem, nie? Ale. I mam już 87% życia i mam miecz. I mam całe jestem... 37% życia. I mam plecak! To jest dobra rzecz, dobra. Już nie mają swojej ukrytej bazy jednej przynajmniej. Dokładnie, idziemy na farmę. A czy ty jest o, wow, patrz! Nie, tam nie idziemy. Fuck, tam są farmery jakieś. No dokładnie, farmery śmierci. Nie, farmerów śmierci omijamy w takim razie. To jest takie, kurcze, casualowe Daisy, Unturned, to jest zawsze dobra gra. Nieważne co posiadasz, możesz bić, masz szansę kogoś zabić, co z tego, że najczęściej to dostaniesz po prostu w dupę, ale casualowe Daisy, Unturned, dostaje normalnie łapkę jakości od Hoga tego. Tylko czy my idziemy teraz w prawidłową stronę? To jest jakaś coś... To jest ta osadka. Ej, cicho. Są zombie. Słyszałeś coś? Nie. Ja przed chwilą coś słyszałem. Okej, okay, spokojnie. Po drugiej stronie nie wiem, czekaj, po której z tych stron był jakiś nadajnik chyba, na który można było wejść i kampić. Tam z tyłu? Nie było przypadkiem? No tam właśnie, nie widzę. Wiem, czy tutaj, czy z tej tam z tyłu strony. Coś jest. Możliwe. Jest jakiś nadajnik. Kampić. Dobra, wchodzimy do miasta na spokojnie, na razie, na spokojnie. Dobrze byłoby właśnie zebrać cokolwiek do, nie wiem, nawet do jedzenia czy do picia.
Powiedział Hogaty. Przydałoby się. A nie, nie wywaliłem się przecież z itemkami. Binokularsy podniosłem, ale już mnie goni jakieś gówno. Okej, ile to ma wachy? Zero, spoko. Na szybko musimy zrobić, wiesz, wbita na szybko. Może jakaś benzynka będzie? No jak te zombie doganiają mnie? Kompletnie nie mam pojęcia, no. Fuck. Kuźwa, no te zombie są jakieś OP za bardzo. No, cheatowane, kurde, oni są cheatowane. Kuźwa. Oj, znalazłem, zombie, który mnie dogania bez problemu. Jeżeli nie biegnę na sprincie, to na sprincie to mnie dogania, no bez sensu. Ja też takie coś mam. Kompletne, bez... To i tak lepiej niż Daisy, gdzie zombie, kurczę, są niewidzialne. Przepraszam, ale Daisy nie musisz biec na sprincie całe życie, żeby zombiak cię nie dogonił. Wiesz, biegniesz z normalną, powiedzmy, prędkością i zombiak cię nie łapie od razu. No, uciekasz. Już tak jest. Okej, dobra. To jest prawda. Dobra. Otoczony przez zombie, Hogaty musi stawić im czoła. No co mam zrobić, no? Stawię im czoła XD. Rzuciłem flarę nadziei na środek. Fak, dziabną mnie z tej... Aha, bo tutaj jest niewidzialny zombiak normalnie. Ej, jakiś kur... Po górę. Dobra, wszystkie już? Zombie? Nie, nie, no fuck you! Fuck you, głupie zombie, no do dupy. No i przegrałem. Do dupy. Po prostu zombie zabójcy, no. No co mam zrobić? O Kongo, jestem... Jestem z jakimś typem. Lo. To jest polski serwis. No i bije Polaka po ryju. Po ryju go bije. Dawaj, Kongo, szybko, chodź tu, jestem na plaży obok ciebie. Na plaży. Biegnę. Wyrwał koleś 4 strzały ode mnie, a 2 dopiero od niego. Oj, tu policja jest, stary, to może zabiłem go! Pistolet. Zabiłem go! Zabiłem człowieka! Zabiłem na plaży! Jestem mordercą! To morderca! Ej, fuck, dobra, uciekam stąd. Ej, bo jestem w sumie obok, ja mogę swoje tempki zaraz wziąć. Fuck. Uciekaj, łapcie Kongo! No nie, miałeś się graba stary, śmierci, nie. XD, XD. Zero, ale zero, czemu ty ich tego... na mnie wszystkich zlurowałeś? Nie wiem, ty ich wszystkich wziąłeś. Oh, fuck, nie, to jest więcej zombie. Nie, ja nie mi. Mogę ci pomóc, ja sam jestem w potrzasku. Kuźwa, Kongo! Halo, jednego biegnę, szar... O nie. Nie! Szarża! Fuck, ja muszę się HP. Fuck, nie, trzy, dobra, uciekam. Czekaj! Ja je zabijam. Powoli, ale stabilnie, że tak powiem. Muszę medyka potrzebuję. Ej, tu jest jakiś mami, kurde, mówiłem, że to jakiś mami biega po górach. Shit! Gdzie? Tutaj! Obok ciebie, dobra, jakiś widzę. Jakiś leszczyk jest. Widzę. Widzę kolesia. Na niego, szarżujmy. Krzyśmy szarża! On ma kij golfowy. Będzie próbował wsiąść? Czy nie? Nie, bo tu nie ma tego paliwa. O, la. Kimurzyny z Afryki jesteś. Krówka deal, kurde. Ej, zombiek za tobą. A, próbuję uciec z tym autem. Fuck. Przyjechał. Co on? Ty rozbił się teraz tym? What nie, the fuck? Przyjechał. On umarł. What the fuck? Co tu się stało? O, może się wykraił. Co tu się odwaliło? O Boże. Co to miało być? Ej, ja tego nie rozumiem kompletnie, co tu się właśnie stało. On cię przejechał, tak? No tak. Ja pierdzielę, dobra. Jestem na... To jest komisariat, tak? To jest komisariat chyba. To jest komisariat, ops. No to super, no to w celi więziennej mam tylko ubrania więźnia. No to żeby mnie było bardziej. Tam nic nie było, też szukam. Na pomarańczowo. Wszystko przelutowane. Wszystko zlutowane, dokładnie tak. Ja idę po swój kit na pewno, jeżeli chodzi o ten. O moje jestem rzeczy. Koło lotniska tu. Mam nadzieję, kurczę, że moje rzeczy tam będą leżeć jeszcze. Okej, może dam radę jeszcze to podnieść. Czekaj, może tędy? Nie. No nie mogę się do siebie cały czas. Spoko. Okej, dobra. Dobra, widzę swoje itemki, chyba. No nie bij mnie, zombie! Ty pieprzasz mi! Znowu przegrasz się zombiaka. Znowu w tym samym miejscu zginę. O. Ja coś tak czuję. On już tasak wyleciał z tego, z Hadesa zombie. Pick up black bandana. Nie, to czy się... Fuck. No ciało. Serio, jak one mnie tam ale gryzą? Ty jesteś leszczyk. Hogaty. Ja przegrywam przez zombie? No tak. No zombie cię zabiłem przed chwilą. Jakie zombie mnie zabił? Zombie ten typ przyjechał. Cicho tam, bądź, cicho siedzieć. Wow. Ej, no bo one, jak ja stoję na śmietniku,
To one tutaj tak dupnie siedzą, że ja nie mogę nic zrobić, nie? Kompletnie. Masz tam po ryju, kucharzu, ty od bidy. Bidny typ. Ktoś strzela? Dobra, ja szybko podnoszę rzeczy. Podnoszę mój military knife. Proszę bardzo, szybko, szybko. Rzeczy takie, młotek jakiś, latareczka, wszystko. Ej, ktoś tu strzela! Ktoś tu strzela, ale to nie jestem ja, więc... Dobra. Podnoszę nóż. Ja tu słyszałem strzały. Ja się szykuję na to, że kogoś... Jestem w jakimś mieście i niestety się robi ciemno, jest niestety źle. Ale ja słyszałem strzały, ale teraz no nikogo nie widzę. Pewnie będzie strzał do ciebie z tej anteny, co mówiłeś. Zombiaki się nie ruszają, nie agrują się. Więc nie wiem, czy to ktoś strzelał z tej... Tak, jest ziomek. Dobra. Cicha akcja! Ja teraz leżę. Widzę, jak będzie podchodził. Widzę, jak wyrzuciłem te grabie w razie czego. On coś ma, więc nie zobaczył. On nie zabija te zombiaki jakoś. On ma poncho na sobie. On ma wiosło też na plecach. Ale on miał broń prawdopodobnie. Czekaj. Podbiegam. Latarkę wziął. On ma piłę! Nie, mam włączone światło, jakiś typ mnie zobaczył. Fuck. Jak się wyłącza latarkę? Zabił mnie. Stary, on miał piłę. Ale to było tak najlepiej. Ja do niego po cichu tam podchodzę, nie? A on nagle się odwraca z piłą już na mnie, nie? I 50 życia od razu. Do dupy, nie, no dzisiaj się nie udało. Okej, dobra ludzie, myślę, że w tym odcinku takim luźnym to było na tyle. Oczywiście celebrujcie dzisiejsze święto, jakie jest święto dzisiaj? Czech Króli, nie? Trzech Króli, no. Że król Czech, Słowacji chyba i Polski, nie? O to chyba chodzi, XD. Mam nadzieję, że dobrze spędzacie tam dzisiejszy dzień. Możecie wbić oczywiście na streamka. Możecie także, o to jest jakiś ziomix w ogóle. Kurczę, wypiłem super klej. Możecie także wbić do mnie na streamka i na weekendowy streamek, na którym będą rozdawane fajne rzeczy, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz dajcie znać w komentarzach pod filmem, a dzisiaj grał ze mną Kongo. Dokładnie tak. Leszcz Kongo, dokładnie, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i no rozie, sklepie tego typa, sklepie go po mordzie. O, w ogóle się zeszłeś koło mnie. Sklepie go po mordzie. Dobra, został sklepany tam. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie! Na razie!